Na początku był czas na występy, przemówienia i chwile rozluźnienia przed ogromnymi emocjami, a jak się okazuje, nie mniejsze emocje niż na wodzie były także i przy okazji organizacji mistrzostw. Przez pandemię impreza była zagrożona. Największą troską moją było, jak postąpią sponsorzy w tym czasie, bo wiemy, jakie finanse były, ile było zamkniętych firm różnych, różnistych. I bałem się, że te ekonomiczne warunki nie zostaną spełnione, żeby to przeprowadzić, a może przeprowadzić tylko biednie. Biednie na pewno nie było na wodzie. Zawodnicy rywalizowali w kilku kategoriach pod czujnym okiem sędziów. Jak każdy sport motorowy, tutaj emocje grają bardzo dużą rolę. My robimy wszystko, żeby te zawody były przeprowadzone zgodnie z regulaminem. Oczywiście zawodnicy mają prawo protestować nasze decyzje. Jest międzynarodowe jury, one później ocenia naszą pracę. Sport motorowodny w Polsce rozwija się pomimo wysokich kosztów, które generuje. Także pod względem zainteresowania kibiców, którzy do chodzieży przyjeżdżają również z zagranicy. Mimo to władze związku nieco narzekają na zbyt małe zainteresowanie ze strony ogólnopolskich mediów. Na pewno nie jest to sport niszowy, ale nigdy nie będzie to sport popularny. Nigdy nie będzie tutaj tylu kibiców, co w trakcie meczów piłkarskich, siatkarskich lub innych. Najważniejsza kategoria w mistrzostwach to F500, Formuła 1 wśród sportów motorowodnych. Polskę reprezentowali w niej Marcin Zieliński i Cezary Strumnik z Chodzieży. Na pewno presja jest dodatkowa. Każdy przychodzi, o coś pyta. Dodatkowo te kilka dni przed zawodami były dla mnie kompletnie szalone, bo nie dość, że po prostu miejscowi ciągle coś ode mnie chcieli, tak, to jeszcze zawodnicy, którzy przyjeżdżali, też każdy coś ode mnie chciał. Pomimo dodatkowej presji, chodzieżaninowi w zawodach szło bardzo dobrze i miał dużą szansę na medal. Niestety faul ze strony Węgra Tilly Havasa i uszkodzenie łodzi na skutek wypadku w przedostatnim wyścigu zabrało marzenie o krążku. Za to brąz wywalczył Zieliński, a srebro i złoto odpowiednio Marian Jung ze Słowacji i Giuseppe Rossi z Włoch.